Ze wszystkich rzeczy, które kojarzą nam się z Koreą Północną, produkcja gier komputerowych nie jest jedną z nich. Nie oznacza to jednak, że na północy Półwyspu Koreańskiego nie powstała żadna gra. Taką jedną, którą może kojarzyć zachodni odbiorca, jest Pyongyang Racer. Gra stworzona na zlecenie brytyjskiej firmy z siedzibą w Pekinie, Koryo Tours, która specjalizuje się w organizacji wycieczek do Korei Północnej. Produkcją gry zajęła się północno-koreańska firma informatyczna Nosotek, która tworząc Pyongyang Racer współpracowała ze studentami północno-koreańskiego Uniwersytetu Technologicznego imienia Kima Cheka. Co ważne, jest to pierwsza gra stworzona w Korei Północnej, która powstała konkretnie z myślą, że będzie dostępna dla ludzi na całym świecie. W zamierzeniu miała promować Koreę Północną i zachęcać potencjalnych turystów do odwiedzania kraju wtedy, kiedy jeszcze było to możliwe. Czy to się udało? Raczej nie, ale o tym, jak bardzo zachęcająca lub niezachęcająca do turystyki jest ta gra, opowiem za chwilę. Premiera gry przypadła na 19 grudnia 2012 roku. Można było w nią zagrać przy pomocy przeglądarki i jak wiele gier przeglądarkowych w tamtym czasie, korzystała z flasha. Gra przez 10 lat była dostępna pod tym adresem, ale w 2022 roku zniknęła i nie wiadomo, czy kiedykolwiek wróci. Link zostawiam w opisie, jakbyście chcieli co jakiś czas zerknąć, czy może gra znów jest dostępna. Do tego materiału wykorzystałem nagrania opublikowane na YouTubie. Przechodząc już do samej gry. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, patrząc na tę produkcję, to grafika przypominająca tom sprzed kilku dekad. To nie wygląda jak gra wydana w 2012 roku, jednak samo Koryo Tours wydawało się zadowolone z aspektów wizualnych. Cytuję. Gra została stworzona w 2012 roku i nie miała być technologicznym cudem na miarę XXI wieku, a raczej przyjemną, arcade'ową grą wyścigową, w której jeździsz po Pyongyangu i pogłębiasz swoją wiedzę na temat różnych miejsc oraz zyskujesz pewien wgląd w Pyongyang. Może da się zrozumieć, że świetna grafika nie była celem zleceniodawców i twórców, ale pamiętajmy, że Pyongyang Racer miało zachęcać do odwiedzania Korei Północnej, a raczej trudno kogoś zachęcić, jeśli już na pierwszy rzut oka ta gra może niemałą grupę odbiorców po prostu wręcz zniechęcić. Jeśli ktoś spodziewa się, że gra oferuje jakiś wybór samochodów, to się zawiedzie. Model jest jeden, samochód Hui Param 2. Decyzja, żeby był to akurat ten samochód, nie jest przypadkowa, bo ten model był produkowany w Korei Północnej na bazie licencji Fiata. Mamy tu więc mały element immersji. Cel gry jest banalnie prosty. Jechać przed siebie, omijać przeszkody w postaci innych pojazdów i zbierać beczki z paliwem, po drodze podziwiając widoki, poznając punkty charakterystyczne Pyongyangu. I to wszystko w możliwie jak najlepszym czasie. Ale po kolei. Pyongyang Racer jest grą wyścigową tylko z nazwy. Z nikim się tu nie ścigamy, a po prostu jedziemy przed siebie. Czasami skręcamy w lewo albo w prawo. Do dyspozycji mamy bardzo szeroką drogę, która jest właściwie całkowicie pusta. Co jakiś czas możemy tylko spotkać statyczny model jakiegoś innego pojazdu. Złośliwi mogliby powiedzieć, że to próba oddania rzeczywistej pustki na ulicach Pyongyangu, ale to raczej nie było celem twórców. Jeśli dojdzie do kolizji samochodu gracza z innym pojazdem, to pojawia się, myślę, dobrze znana osobą zainteresowanym Koreą Północną, Traffic Lady. Zagrozi nam, że po trzech stłuczkach podróż zostanie przerwana. To jest jedno z dwóch wyzwań, jakie twórcy postawili przed graczem. Drugie to zbieranie wcześniej wspomnianych beczek z paliwem, bo jeśli widoczny na górze ekranu poziom paliwa zejdzie do zera, to przegrywamy. Trudno nazwać to jakimś rzeczywistym wyzwaniem, ale w tej grze jednak nie o poziom trudności chodzi. Ta gra w końcu ma promować, więc ważne, żeby gracz skupił się na tym, co warto podziwiać w Pyongyangu. Ciężar promocji biorą na siebie krótkie notki na temat ciekawych miejsc, które właśnie mijamy. Te miejsca rzeczywiście przypominają swoje realne odpowiedniki, spośród których można wymienić wieżę Juche, pomnik Cholima czy łuk triumfalny. Z notkami jest jednak gorzej. Mają one dać graczowi trochę informacji na temat miejsca, które opisują, ale są lakoniczne i co najwyżej uświadamiają, że takie miejsce lub budynek istnieje. Przy każdej notce pojawia się link do strony Koryo Tours, więc jeśli rajd po Pyongyangu rzeczywiście kogoś zainteresował i poczuł chęć zobaczenia tego miasta na żywo, to wiedział, w jakie miejsce w internecie powinien się udać. Trochę jednak szkoda, że nie wykorzystano lepiej tych krótkich notek, bo czasami nawet nie nawiązują do mijanej atrakcji, a tylko dopingują gracza w szybszej jeździe. Trochę bez sensu. Szukając pozytywów, na pewno warto zaznaczyć, że jadąc ulicami Pyongyangu, czasami mijamy prawdziwe plakaty propagandowe. Całkiem przyjemny element, który dodaje chociaż trochę klimatu. To samo można powiedzieć o muzyce, w której zdecydowanie słychać północno-koreańskie, socrealistyczne nuty.
Zaskakujący może być fakt, że gra liczy czas przejazdu. Skoro celem jest poznawanie atrakcji stolicy Korei Północnej, to po co robić to szybko? Tym bardziej, że w samej grze nie ma tablicy wyników. Jest ona prowadzona przez Koryo Tours, tylko że poza grą. Gracze, którzy chcieli porównać swoje wyniki, czyli czasy przejazdu z innymi, musieli zrobić zrzut ekranu swojego wyniku, który pojawił się na ekranie końcowym zaraz po zakończeniu przejazdu, a następnie wysłać go mailem do Koryo Tours, a oni uwzględniali go w ręcznie prowadzonej tablicy wyników. Jak nie trudno się domyślić, gra nie została ogólnie przyjęta zbyt ciepło. Recenzje często podkreślały jej wady i trzeba przyznać, że Nosotek i studenci Uczelni Technologicznej imienia Kima Czeka nie wykonali dobrej pracy. Oto kilka wycinków z niektórych opinii. Gra wygląda dość wstrętnie, jak słabo zaprogramowana gra na PlayStation 1 i przynajmniej na moim komputerze, działała z szokująco niską liczbą klatek na sekundę. Całe doświadczenie wygląda jak wyciągnięte prosto z ery 32-bitowych konsol. Większość gry wygląda jak wersja z wczesnej konsoli PlayStation. To są tylko krótkie urywki, ale pokazują pewną zgodność przede wszystkim odnośnie do grafiki, która myślę powinna być jednym z najważniejszych elementów w grze, która ma coś reklamować. Gdyby Pyongyang Racer rzeczywiście był grą na miarę 2012 roku, nawet jako przeciętny średniak, to niewykluczone, że ta produkcja stałaby się szerzej znaną ciekawostką. Na pewno na wyobraźni mogłoby działać, że Koreańczycy z północy stworzyli nie najgorszą grę, którą można bez problemu przetestować. Nie wiem czy albo ile osób zachęciłaby do odwiedzenia Korei Północnej, ale mogłaby przynajmniej pokazać ten kraj jako zdolny do stworzenia przyzwoitej gry, która ukazuje uroki Pyongyangu. Skończyło się tak, że pokazuje tylko zacofanie technologiczne, z którym Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna kojarzy się niemalże całemu światu.